okres, w ogóle spóźnia mi się okres, powinna mieć już okres 4 dni temu, nie wiem o co chodzi. Nie jest to możliwe, żeby była w ciąży, już mówię z góry. W każdym razie byłam dzisiaj na treningu i słuchajcie, it was so bad, it was so bad, ja jestem w szoku. Nie wychodziło mi nic i czułam taką lekką frustrację i nagle Adam mnie uderzył, wiecie, są takie te, takie do dzieci, tutaj Kamila wrzuci zdjęcie, takie do pływania, bla bla. I on mnie tak, wiecie, on mnie trzyma, prra, i on mnie tak trzepnął tym i co ja zrobiłam? Ja się rozpłakałam. Rozpłakałam się na macie, na sali, przy innych ludziach. Musiałam odejść w róg i stać jak jakiś nienormal. Nie no, rozryczałam się, kumacie to? I to było takie, nie że ja, wiecie, byłam smutna. Po prostu frustracja, smutek. Ja się czułam, jakby on mi z plaskacza dał przy całej mojej rodzinie. Nie potrafię wam opisać. Strasznie dziwne to było. I wiecie, lecą mi łzy, ja się śmieję, ja mówię do Adama, Adam, ja płaczę, Adam, ja płaczę, nie wiem, co jest grane. Okres mi się zbliża, Adam, co jest? I płaczę, nie? Jak jakaś pizda. Ogarnęłam się, szybko musiałam ogarnąć się, bo tam dalej stał Anzor, a jakby Anzor zobaczył, że płaczę, oh my god, ja bym nie miała wytłumaczenia. Więc ogarnęłam się szybko, wracamy i robimy dalej. Dalej mi coś nie wychodziło i Adam tak zażartował i powiedział, to może pójdziesz do domu, haha. I to mnie też tak zabolało, że też zaczęłam płakać. Ja nie rozumiem, ja potem jechałam do domu i oglądałam filmik jakiejś starej chihuahły, jakiegoś psa starego i sobie wkręciłam, że moja chihuahua, mojej mamy pies, że też będzie tak wyglądał, jak będzie stary i umierający i też zaczęłam płakać. I ja po prostu cały dzień, każda najmniejsza rzecz, ja nie rozumiem, nie wiem, bo nigdy tak nie miałam aż tak, żeby beczeć aż tak, w sensie, no mówiłam, normalnie na sali się rozryczałam.